Dzień dobry, Katarzyna Ciepielewska. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na serwis informacyjny. Zakończył się protest pracowników PKP Cargo, którzy sprzeciwiają się masowym zwolnieniom w spółce. Pracę ma stracić ponad 4000 osób w całym kraju. Protestujący przeszli sprzed Ministerstwa Infrastruktury, przed Ministerstwo Aktywów Państwowych. Tam manifestowali także pracownicy Poczty Polskiej. Tu zatrudnienie ma stracić 15% załogi, a to ponad 9000 osób. To samo zrobią z Pocztą Polską. Na 9300 etatach, które teraz są zapowiedziane, na pewno się to nie skończy. To będzie 50% redukcji zwolnienia, nie 30% jak PKP Cargo, a 50%. Sytuacja będzie coraz trudniejsza, tak? Mamy w tej chwili problemy, natomiast niebawem zarząd głosi o tym, że będą zwolnienia. Program dobrowolnych odejść sięgający rzędu około 9300 pracowników. Ja nie wiem, czy to można nazwać programem dobrowolnych odejść, jeżeli z góry są ogłoszone cyfry wartości. Najpierw Cargo, później Intercity, później PLK może być i następnie kolejni będą. Także oczywiście boimy się tak samo o zwolnienie. Czyli ta restrukturyzacja, tak zwana rzeczywistości, może dotknąć więcej obszarów? Oczywiście, może o tym całą kolej, wszystkie zakłady. Nie ma naszej zgody jako Solidarności na likwidowanie zakładów pracy i miejsc pracy, gdyż jesteśmy jednością Polakami i musimy walczyć o swoje miejsca pracy. Nie spodziewałem się, że dożyję takich czasów, że tak to będzie się działo. W pierwszej kolejności kolej to jest dla Polaków i powinna tutaj, tu jest Polska i tu powinny być tabory kolejowe, a nie Deutsche Bank. My jako polscy kolejarze nie pozwolimy na to. Chodzi o przyszłość naszego potomstwa, żeby mogli pracować w Polsce jako w wolnym, suwerennym kraju, a nie pod dyktandem innych. A na miejscu jest nasz reporter Michał Gwardyński, z którym już teraz się łączymy. Dzień dobry, Michale. Ty towarzyszyłeś protestującym od samego początku. Powiedz, co mówili i jakie mieli postulaty? Kilka minut po godzinie 14 zakończył się protest zarówno pocztowców, jak i kolejarzy. Kolejarzy, którzy już o godzinie 11 zgromadzili się pod Ministerstwem Infrastruktury. Tam nastąpiło również przekazanie petycji do ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka. Na czele protestujących stał m.in. przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda. Następnie chodnikami ulicy Wspólnej kolejarze przemaszerowali pod gmach Ministerstwa Aktywów Państwowych. Tutaj dołączyli do nich pocztowcy, których część już była wcześniej także pod Ministerstwem Infrastruktury, aby solidaryzować się z kolejarzami, bowiem tutaj tak naprawdę cel i postulat jest jeden, czyli zatrzymanie procesu zwijania państwa polskiego, a także działalności spółek Skarbu Państwa i zwolnień masowych, które mają nastąpić tak naprawdę w przeciągu najbliższych tygodni. Główny postulat protestujących to zatrzymanie tej pozornej restrukturyzacji, która ma mieć miejsce w tych dwóch kluczowych segmentach dla funkcjonowania państwa polskiego, czyli w Poczcie Polskiej, a także w PKP Cargo. Jednak na miejscu byli obecni także kolejarze z innych spółek. Polska Kolej jest podzielona na kilkanaście, może i nawet kilkadziesiąt spółek. Te zwolnienia dotyczą przede wszystkim PKP Cargo. Jednak na miejscu byli obecni pracownicy PKP Intercity, PKP Energetyki, PKP PLK, więc wielu różnych podmiotów, które są także narażone na te działania ze strony koalicji 13 grudnia, na możliwość wystąpienia redukcji etatów w tych spółkach. Zarówno kolejarze, jak i pocztowcy, czy w ogóle związkowcy z Solidarności, którzy byli dzisiaj pod Ministerstwem Aktywów Państwowych, mówili wprost, chcemy uchronić nasze miejsca pracy, chcemy też to, aby państwo mogli korzystać z naszych usług, nasi widzowie Republiki, z usług Poczty Polskiej, polskich kolei państwowych, a nie kolei niemieckich, nie poczty niemieckiej, etc. Więc protest miał charakter tak naprawdę dwuwymiarowy. Z jednej strony związkowcy bronili swoich miejsc pracy, bronili tego, aby mieli na chleb, bronili tego również, aby
na przykład w wieku przedemerytalnym, dosłownie na kilkadziesiąt miesięcy przed odejściem na emeryturę, nie byli zwalniani, aby nie dochodziło do takich patologicznych sytuacji, jak tam wspomniana dzisiaj przez Piotra Dudę, kiedy to kobieta w ciąży zostaje zwolniona, albo kiedy to związkowiec zostaje zwolniony za swoją działalność, więc widzimy tutaj podłoża takiego aspektu politycznego, który miał miejsce w tych tak zwanych redukcjach etatu. Z drugiej strony związkowcy walczą o to, aby nasz polski interes gospodarczy został jak najbardziej w tym całym procesie zachowany, aby polskie spółki Skarbu Państwa mogły służyć Polakom, a nie te podmioty zewnętrzne. Na scenie również przemawiali politycy i to warto podkreślić, ponad podziałami politycznymi byli obecni posłowie Zjednoczonej Prawicy, Janusz Kowalski, Kacper Płażyński, również Dariusz Matecki gdzieś w tłumie przechodził, był obecny na tym proteście, ale także politycy partii Razem, między innymi Marcelina Zawisza czy Adrian Zandberg, którzy przemawiali ze sceny w tej końcowej części protestu, który miał miejsce pod Ministerstwem Aktywów Państwowych, więc warto podkreślić o tej inicjatywie ponad podziałami, która miała miejsce w dniu dzisiejszym. Przedstawiciele również różnych związków zawodowych, w głównej mierze Solidarności, jednak dołączył też Związek Pracowników Poczty Polskiej. Do tego przedsięwzięcia również ze sceny przemawiał przedstawiciel OPZZ-u, więc protest, który na początku był zorganizowany przez Solidarność, mowa tutaj o tej manifestacji, która miała miejsce pod Ministerstwem Infrastruktury, przerodził się w dość większą manifestację, w której to brali udział przedstawiciele różnych środowisk, różnych związków zawodowych, czy różnych podmiotów na polskiej scenie politycznej. Cel jest jeden, o tym mówią dzisiaj zarówno związkowcy, jak i te osoby, które przemawiały za scenę, między innymi polityce, uchronić państwo polskie przed demontażem koalicji 13 grudnia, uchronić państwo polskie przed procesem zwijania. O oczekiwaniach protestujących Michał Gwardyński. Michale, bardzo ci dziękuję. A PKP Cargo i Poczta Polska to nie jedyne firmy, które mierzą się z widmem zwolnień. Dziś zarząd Rafako złożył wniosek o upadłość spółki, a firma od dłuższego czasu mierzyła się z problemami. Przypomnijmy, że jeszcze w styczniu ubiegłego roku Donald Tusk, będąc wówczas w opozycji, przekonywał, że trzeba ratować polskie Rafako. Ja mam jakby kilka powodów takich osobistych, żeby starać się pomóc w ratowaniu Rafako. Czuję się współodpowiedzialny za to, co się dzieje z Rafako w ostatnich latach, choćby dlatego, że jak byłem premierem, no to uczestniczyłem w tym przygotowaniu zamówień i jakby wtedy zaczęła się ta historia, z którą ja wiązałem i wiążę nadal duże nadzieje. Nie wiem, co będzie w Polsce za pół roku, za rok czy za dwa, ale niezależnie od tego, kto będzie rządził, przyszłość polskiej energetyki zależy w dużym stopniu od takiej firmy, konkretnie od takiej firmy jak Rafako. To, że mamy do czynienia z upadkiem firmy Rafako, jest bezpośrednią odpowiedzialnością Donalda Tuska. Tak ocenił poseł Suwerennej Polski Michał Woś. No niestety Rafako przetrwało komunę, Rafako przetrwało Balcerowicza, nie przetrwało 9 miesięcy rządów Donalda Tuska. No to jest straszne, bo dotyczy rzeczywiście kilkuset osób, blisko 1000 osób, co jeszcze są firmy powiązane, które lądują na bruku. To są ludzkie tragedie, ale też polityczna odpowiedzialność Donalda Tuska. Nie tylko ta z ostatniej kampanii wyborczej z 2023 roku, kiedy jednoznacznie przychodził i mówił o tym, że będzie ratował Rafako, robił na tym politykę, oszukiwał tych ludzi razem z poseł Lenartowicz, po prostu oszukiwali ludzi, robili politykę. Ale on wtedy, w 2023 roku, też powiedział o swojej osobistej odpowiedzialności, bo wcześniej, kiedy rządził za pierwszego Tuska, on podejmował różne dziwne decyzje, które skutkowały takimi, a nie innymi kontraktami Rafako, które ostatecznie pogrążyły tą spółkę. No, sytuacja jest straszna, ona bezpośrednio obciąża Donalda Tuska i pytanie, czy po tym ogłoszeniu upadłości jeszcze jest co zbierać. Tylko dzięki interwencji lokalnego hydrologa w Lądku-Zdroju udało się zniwelować straty i ostrzec ludzi wcześniej, mówił na naszej antenie burmistrz miejscowości Tomasz Nowicki. Co ważne, sztaby kryzysowe zalewanych miejscowości przez kilka godzin w ogóle nie miały informacji o tym, że pękł zbiornik w Stroniu Śląskim.
od momentu puszczenia, przerwania wału w Stroniu Śląskim dzieliło nas niespełna 20 minut, więc my w tak krótkim czasie nie bylibyśmy w stanie ewakuować tak dużej liczby mieszkańców. Natomiast ta wcześniejsza akcja służb i sztabu spowodowała, że mieszkańcy uratowali swoje życie, zdrowie. Borykają się niestety z dramatem utraty mienia. Panie burmistrzu, czy ja dobrze rozumiem, 20 minut od momentu przerwania tamy do momentu, kiedy woda była w lądku. Jak się pan dowiedział o tym, że tama, czy że te wały wokół tamy zostały przerwane? Panie redaktorze, my już dużo wcześniej mieliśmy zerwaną łączność i internetową i mieliśmy problem z dostępem do energii elektrycznej. Natomiast mieliśmy w sztabie hydrologa, któremu udało się przez Wi-Fi złapać zasięg i miał podgląd kamery w Stroniu Śląskim. W momencie, gdy on dużo wcześniej zobaczył, jak wyglądał już poziom wody, stwierdził, że my nie możemy sobie pozwolić na ryzyko i na oczekiwanie na komunikaty. Już powinniśmy przystąpić do ewakuacji. My posłuchaliśmy hydrologa. Stwierdziliśmy, że jeśli osoba kompetentna, patrząc na widok z kamery, twierdzi, że jest zagrożenie, on wtedy określił to 50 na 50. My nie mogliśmy sobie pozwolić na wyliczanie tego z rachunku prawdopodobieństwa. Trzeba było ratować ludzi i okazało się, że to była bardzo dobra decyzja. No, przypomnijmy, 15 września premier Donald Tusk zapewniał, że informacje dotyczące możliwości przerwania tamy w Stroniu Śląskim są nieprawdziwe. Po około 2 godzinach od tej deklaracji tama pękła. Są takie, pojawiły się takie głosy, że być może tama nie wytrzyma, ale one nie są prawdziwe. To znaczy tama powinna wytrzymać, nie mamy tutaj żadnych informacji od tych, którzy odpowiadali za... Także remont tej tamy sprzed lat, ona powinna wytrzymać. Zdaniem posłów Prawa i Sprawiedliwości działania rządu w sprawie powodzi to porażka. Wczoraj nie usłyszeliśmy z ust naszego premiera, premiera rządu polskiego Donalda Tuska, jakoby, szanowni państwo, doszło do jakichkolwiek zaniedbań, aby przyznał się, że coś być może zawiodło, coś poszło nie tak. Premier Donald Tusk wyszedł zadowolony na mównicę, zachwalając wręcz działania podległych sobie instytucji. A wszyscy doskonale wiemy, że zawiódł. Próbowali bronić, aczkolwiek nieudolnie, pana Donalda Tuska i jego pomagierów przed odpowiedzialnością prawnokarną za zaniedbania największe w historii tego państwa od kilkudziesięciu lat. Na czym polegają zaniedbania? Na tym, co próbowali przemilczeć, bo chcieli mówić tylko o tym, co było od 15 września. To, co obserwowaliśmy wczoraj w Sejmie, to była po raz kolejny arogancja władzy. Nie padło słowo przepraszam w stosunku do nikogo, a przecież Donald Tusk powinien powiedzieć przepraszam tym Polakom, których naraził, ukrywając informacje o powodzi, na tak gigantyczne straty, na tak gigantyczne niebezpieczeństwo. Pytanie zasadnicze, na ile wspólnego ma ta sytuacja z faktem, o którym mówią w tej chwili niemieccy ekolodzy, a mianowicie z faktem takim, że Brandenburgia została uratowana przed powodzią dlatego, że ta powódź i te eskalacja tej powodzi nastąpiła w Polsce. Czy po raz kolejny Donald Tusk przedkładał interes Niemców nad interes Polski? Mieszkańcy Dolnego Śląska zmagają się ze skutkami powodzi i szacują straty. Już wiadomo, że te będą ogromne. To, jak wygląda krajobraz po powodzi i wielkie sprzątanie w miejscowości Radochów, obserwuje Daniel Machnowski. Radochów jest jedną z tych miejscowości, które najbardziej oczekują na wsparcie, na pomoc w tym trudnym okresie po powodzi. Zmienia się profil potrzeb, ponieważ tuż po powodzi potrzebna była woda pitna, żywność, środki czystości. Teraz bardziej gromadzone są tego typu materiały jak szpadle, taczki, ale przede wszystkim potrzebny jest również sprzęt okołobudowlany, czyli młotki, dłuta, szlifierki, wiadra, wszystko to, co jest potrzebne, żeby zbić tynki i przeprowadzić remont zalanych domów, mieszkań. Potrzebne są również kontenery, ponieważ jak widzimy, większość darów gromadzona jest pod gołym niebem.
teraz robi się coraz chłodniej. Możliwe, że niedługo znowu będziemy mieli deszcze, więc trzeba w jakiś sposób zabezpieczyć te dary, żeby one się po prostu nie zmarnowały. Dlatego też apel między innymi do naszych widzów. Jeżeli macie Państwo możliwość dostarczenia jakiegoś kontenera do takich miejscowości jak Radochów, to tutaj miejscowy proboszcz byłby bardzo wdzięczny, ponieważ właśnie na terenie parafii w Radochowie gromadzona jest ta pomoc. Wielki wysiłek mieszkańców, a także ludzi z całej Polski, którzy tutaj przyjechali. Jak widać, jest cały czas chęć pomagania, cały czas ten wysiłek jest kontynuowany, ale żeby te wszystkie dary się nie zmarnowały, ważne jest to, żeby je dobrze zabezpieczyć, dlatego też potrzebne są kontenery. Ważne również jest to, żeby do takich miejscowości jak Radochów dostarczać cały czas pomoc, ponieważ zazwyczaj pomoc kierowana jest głównie do dużych ośrodków miejskich, tam się koncentruje pomoc, a takie miejscowości jak Radochów są nieco zapomniane. Dlatego też apel do naszych widzów, żeby kierując pomoc wybierać również te mniejsze ośrodki, takie jak ta niewielka wieś pod Lądkiem Zdrój. Jak już wspominałem, łopaty, szczotki, taczki, to wszystko już jest. Potrzebne są jeszcze osuszacze powietrza, są potrzebne nawilżacze powietrza, również agregaty prądotwórcze, ale przede wszystkim teraz mieszkańcy koncentrują się na odbudowie, na remontach, dlatego też potrzebne są właśnie materiały budowlane, potrzebne są również narzędzia budowlane, tak aby te remonty sprawnie przeprowadzić. Wszystko to można przywozić tutaj na teren parafii w Radochowie. Wolontariusze działają tutaj praktycznie całą dobę, dlatego też apel do naszych widzów, żeby również wspierać Radochów w okolicach Lądka Zdroju. Każda pomoc jest tutaj mile widziana. Miejscowy proboszcz zapewnia, że nic, co tutaj zostanie przywiezione, nie zostanie zmarnowane. Wszystko się przyda, ponieważ problemy mieszkańców są olbrzymie. Olbrzymie są potrzeby również mieszkańców, którzy często stracili dobytek całego życia, więc każda pomoc, czy to materialna, czy taka w postaci chociażby rąk do pracy, też jest wskazana. Ruszają remonty, więc jeżeli ktoś ma firmę budowlaną, czy też sam zna się na remontach, może tutaj przyjechać i również wspomóc odbudowę, czy też remont jakiegoś zalanego mieszkania. Taka pomoc również jest tutaj mile widziana. I w temacie pomocy zostajemy, bo dzięki Państwu, naszym nieocenionym widzom, udało się zebrać 3 miliony złotych na pomoc powodzianom. Kwota zostanie przeznaczona na odbudowę szkoły w Lądku Zdroju. 3 miliony złotych, tyle zebraliśmy na szkołę w Lądku Zdroju w te kilka dni. Bardzo, bardzo dziękuję dla wszystkich, bo to będzie już na przyszłość też, nie tylko teraz. Znaczy, my chcemy jeszcze, trochę tych pieniędzy mamy, rzeczywiście pokuwać pralki, lodówki, telewizory, Fundacja Telewizji Republika, ale też okazuje się, że wpłynęły, chociaż tam nie dedykowaliśmy nawet na Fundację Niezależne Media, ludzie po prostu wpłacali na te konta, które były, no więc postaramy się te wszystkie pieniądze, które zbierzemy, już zidentyfikujemy wśród wpłat, przeznaczyć na pomoc zwykłym ludziom. Natomiast no, widać wyraźnie, że i w tych sprawach infrastrukturalnych no, państwo może po prostu nie zdążyć. Poza tym no, zaufanie do państwa tutaj widać wyraźnie. To widzimy na każdym kroku, w każdej rozmowie. Dramatycznie spadło. Tu ludzie czują się oszukani przez państwo, przez rząd, bo państwo nic nie zrobiło, żeby ich zabezpieczyć, a jeszcze oszukiwali ich co do rzeczywistej sytuacji. Gdyby nie burmistrz, to być może ofiar byłoby zdecydowanie więcej. Jesteśmy jedyną stacją, która przekazuje pełen obraz dramatycznych wydarzeń na południu Polski bez prorządowej propagandy. Z tego powodu jesteśmy szykanowani przez władzę i prosimy o wsparcie państwa, naszych widzów. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Ten serwis kończymy, ale proszę zostać z Republiką. Spokojnego popołudnia.